Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT StarCraft i to jest długi replay. Myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to go skrócimy, bo coś czuję, że będzie to śmierdziel bardzo prosty w wykonaniu jednego z protosów, konkretnie tego czerwonego, którego probka bardzo w bardzo podejrzany sposób powiedziałbym zmierza w stronę bazy drugiego protosa i swoją drogą w tym meczu zmierzą się Yamaga, który bardzo mi się kojarzy z Łamagą i wybitnie nie z Yamato Kanon albo coś w tym stylu. Yamaga brzmi bardzo mało fajnie. I Rafis, mam nadzieję, że nie obrażam w tym momencie tego, który wysłał zgłoszenie puściłem z wietrzem śmierdziela. Okej, widzę, że otwarcia ze strony obu graczy są dosyć specyficzne. Z jednej strony Yamaga wysyła od pierwszego probka do skautowania przeciwnika, z drugiej strony Rafis zaczyna tak jakby Forge Fast Expandem, co jest bardzo interesujące w przypadku pojedynku PvP w Wings of Liberty. W Heart of the Swarm też byli goście, którzy próbowali robić Forge Fast Expanda, ale wiecie co? Też im się to nie udawało. Dobra, no i co? Tutaj są produkowane probki, tu będzie tu... to będzie ściema. Tu będzie pylon i Forge, a tu będzie Gateway, żeby koleś myślał, że to jest normalne otwarcie. Taka jest moja koncepcja. Tak ja to widzę. Przyblokowanie tutaj rampy, czyli no dobra, Forge Fast Expand to nie jest, ale to jest jakiś dziwny expand z próbą wzięcia wczesnego expa ze strony Rafisa. I powiem wam, że to też zwykle nie działa. Czasem działa, ale zwykle nie. Ale w szczególności nie działa na tej mapie, ponieważ tu są te skałki, które jak się rozwali, to masz je drugie wejście do bazy i niestety... Niestety praktycznie nie da się tego wybronić. Ale okej, nie uprzedzajmy faktów. U Rafisa jest asymilator, czyli standardowo. U Yamagi jest asymilator, czyli standardowo. What the fuck? Gdzie tu jest śmierć? Przepraszam bardzo. Gdzie tu jest coś dziwnego, nietypowego, nie powiem oryginalnego, no bo w pojedynku PvP to jednak, no nie oszukujmy się, jest ciężko o jakąkolwiek oryginalność po tych 2,5 roku trwania Wings of Liberty. Ale dobra, widzimy, że tutaj jest pylon. Jeśli to będzie Cannon Rush, jeśli to będzie atak kanonami, bo Rushem już go nie nazwę, to będzie to jeden z gorszych ataków kanonami, jaki w życiu widziałem. Chyba, że nie wiem, to jest jakaś forma Proxy Gate'a albo ukrytego Forgate'a. Co ten probek będzie robił? Dobra, to jest moment, w którym możecie obstawiać, co będzie robił ten probek. Piszcie w komentarzach w tym momencie, aż po prostu by podkreślić to walnę myszką o podkładkę, co będzie robił ten probek. W jakim on tu jest celu? Dlaczego Rafis nie researchuje Warp Gate'a? No, dopiero teraz zaczął, okej. Jeden gate. Nie ma, no dobra, jest trochę energii na chronobusta, ale nie za dużo. Nie jest chronobustowany Warp Gate. Jest pylon, proxy pylon, przy którym nie jest nic budowane. Jest expand ze strony Rafisa, okej. Odważnie, jestem pod wrażeniem. No i co robi ten pylon? Jest jakiś super efektywny atak z jednego gate'a? Jest chronobustowany warp gate. Ale to już jest na takim etapie researchowania, że warp gate'y się nie zdążą zrobić, jeśli nie będą zaraz już teraz budowane. No come on! Łamaga! Buduj te warp... Nie więcej pylonów! Buduj warp gate'y! Dobra, znieczerpliwiłem się. Przyspieszam trochę to i cały czas obserwuję probka, bo jak pamiętacie, są zakłady w komentarzach, co będzie robił ten probek. 1-0 to odparty Stalkerem i Zelotem. Gratulacje dla Yamagi, który zaatakował Rafisa. Są 3 gate'y w drodze, ale wszystkie są w głównej barze tutaj. I tak jak mówiłem, zdążył się skończyć warp gate, a... Same gate'y nie są gotowe. I 800 minerałów! Jezu! 6.30, to jest już w zasadzie minutę po tym, jak pierwszy warping powinien być zrobiony. Straszne. Dobra. Jest Cybercore, nie ma warp gate'a tutaj. I są kolejne 4 gate'y. No i jest już ekspansja, która... O! Nic nie robi. Okej. Trzeba budować probki. Jak już się robi ekspansję i chce się grać ekonomią, to trzeba podkreślać tą swoją ekonomię. 3 dodatkowe gate'y, słusznie, robo, słusznie, jest nawet jakiś transfer probek, też słusznie. Okej, okay. O, jest! 7 minuta się zaczyna, jest pierwszy warping, stalkery i zeloty, oh yeah. Tyle tylko, że niestety Rafis... Chciałem powiedzieć, też ma dużo sił, ale nie, wcale nie ma dużo sił.
Jest ich kilka. Spójrzcie na to, jak ładnie te stalkery blokują przejście temu zelotowi, ale już przestały blokować. Ten probek chce wybudować pylona gdzieś tam dalej, ale nie zna tego triku z minerałami i niestety nie jest w stanie przejść poza tego stalkera. Albo robi cokolwiek innego, ciężko stwierdzić. Czy ten zelot rozwali tego stalkera? Nie, chyba nie. Jeszcze jeden zwarpowany stalker, bardzo dobrze. Przekształć warp gate'y, przekształciłeś warp gate'y, okej, okay, możesz warpować więcej jednostek. No i co? No i co ci dadzą łamaga te pylony, skoro zupełnie nie wykorzystujesz swoich warpinów, nie wykorzystujesz swoich surowców, w zasadzie to co ty robisz? A, wykorzystujesz surowce na budowanie 5 pylonów. Bardzo słusznie, dzięki temu nie będziesz w stanie zwarpować żadnych więcej jednostek. Okej. Okay. Jest, pylon gotowy. Zobaczmy, jak szybko pojawią się tu jakieś jednostki. Cybercore pada, to jest akurat duża strata, ponieważ nie będzie można budować więcej stalkerów, więc lepiej, żeby żadne stalkery nie zostały zniszczone, ale przy takiej ilości jednostek ze strony Yamagi to nie jest raczej bardzo prawdopodobne. Są zeloty tutaj, tylko że te probki mogą się spokojnie... Nie atakuj probkami, jak masz drugą bazę, ewakuuj się! O, zupełnie bez sensu stracone probki. Bo masz tu dużo jednostek, którymi możesz atakować po prostu. No come on, trzeba rozwalić te zeloty. W tej chwili Yamaga nic innego nie ma jak te zeloty. Stracisz bardzo dużo probek. 17 ich zostało zabitych. No ale dobra. Niech tak będzie. I masz 900 minerałów, więcej warpinów, więcej warpinów. Masz cooldown, możesz warpować zeloty. Lepsze to niż nic. Nigdy nie oszczędzaj na jednostkach w takich sytuacjach. Dobra, no i w tym momencie Yamaga mógłby się zorientować, że nie jest to dla niego najlepsza sytuacja. Chociaż stop. 10 supply? 10 supply dla Rafisa? Strasznie mało. No i co? Buduj proby, buduj więcej jednostek, warpuj. Cybercore cały czas nie ma kolejnego w drodze. Oj, tutaj zarządzanie z twojej strony jest no średnio dobrze. Tracisz ważne stalkery i właśnie, dokładnie. To jest to, co było potrzebne. Więcej zelotów, więcej zelotów. To jest jedna probka, dwie probki na asymilatorze. Też mało. I Kronobus by się przydał. Też 100 energii na obu Nexusach jest. To jest najwyższa pora, żeby coś zrobić z tą energią. Come on. Naprawdę. To lub tamto trzeba by Kronobustować. To jest też słuszna rzecz. Snipe pylonia, na pylonie. Tyle tylko, że tu jest zbyt mały jednostek, by ten snipe ostatecznie uskutecznić. Będą w stanie te zeloty i stalkery się pozbyć tych jednostek tutaj. Mam nadzieję, że dostatecznie szybko by... Pylon został zniszczony. Artosis Pylon tak zwany. Jeśli nie znacie koncepcji Artosis Pylon, to zapraszam do znalezienia jej w internecie. Artosis Pylon to jest tak umiejscowiony pylon, którego zniszczenie uniemożliwia produkcję jakichkolwiek jednostek i de facto oznacza przegranie gry. Okej, okay, ta różnica w supply została znacząco zmniejszona. W tym momencie przez chwilę było równo. Podwójna produkcja probek, tutaj bardzo słusznie trzeba dbać o ekonomię. Niszczone pylony, strasznie dużo minerałów było zmarnowane na te pylony. Jest 11 minuta. Jest 11 minuta i cały czas widzimy Forgate'a. Tu się powinny już zaraz minerały kończyć. Takie, no dobra, nie kończyć, 1/3 została, na co po niektórych. Okej, okay, dużo zelotów, dużo stalkerów. Okej, okay, dużo zelotów i dwa stalkery. Podczas są dwa stalkery i 3 zeloty, więc w zasadzie na co match prawie praktycznie remis. O, tyle tylko, że jest supply block, to już gorzej. Trzeba by wybudować parę pylonów. I dużo sentry, a to jest interesująca decyzja. Dobre force fieldy rzeczywiście mogą coś dać. O, tak, tyle tylko, że w tej chwili wszystkie twoje probki mogą zostać zniszczone przez te zeloty i stalkery. No ale uwięziłeś dwa zeloty, okej, okay, to jest coś. Teraz powinieneś kliknąć tu na minerały, jak najszybciej się ewakuować, a swoją resztą armii po prostu przejść. No tracisz wszystkie probki. Tylko że Łamaga traci absolutnie wszystkie swoje jednostki, więc tak naprawdę utrata probków nie wydaje się być w tym momencie wielkim problemem. No i co? I cały czas chcę zobaczyć jeszcze, jak jest bardzo mikrointensywna ta walka. EPM, Shift C, muszę się tego nauczyć. O, dwa razy więcej ze strony Rafisa. No i co? Cały czas będziesz kontynuował Forgate'a, tak? Bo nic innego nie jesteś w stanie robić. 800 minerałów. Mógłbyś jeszcze jednego gate'a dobudować. Wiecie, dlaczego Forgate nazywa się Forgate? Bo na jednej bazie można bez przerwy utrzymać produkcję właśnie 4 warp gate'ów. Ale wtedy i tylko wtedy, kiedy mamy maleńkie przerwy pomiędzy warpinami. Czyli w momencie, kiedy warp gate'y mogą coś warpować, to my warpujemy. Ale jeśli mamy duże przerwy,
to tak naprawdę jesteśmy w stanie utrzymać więcej warp gate'ów. Dobry split na tych jednostkach, dawaj użyj force field'ów. Tak jest, dokładnie o to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Więc jeśli ma się gorsze, to jest, nie wiem czy to jest mikro czy makro, no generalnie produkowanie jednostek i robienie warp gate'ów, to trzeba po prostu wybudować jednego gate'a więcej, no 900 minerałów, come on. Dobra. Jeszcze jeden force field by się przydał, nie ma energii jeszcze jednego force fielda. Snipowane centrum, nie wiem czy to jest dobra decyzja. Najwyraźniej opłaca się. No, wyrównane siły, jeden zelot, dwa stalkery. I co, jak to się skończy? A, skończy się warpinem zelotów od tyłu. Tutaj też był warpin, Jezu! Gdyby nie to, że jest, nie jest to gra na poziomie Masters, to można by powiedzieć, że jest bardzo, 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 bardzo dynamiczna. Cały czas coś się dzieje, to jest jeden z dziwniejszych śmierdzieli. Nie jestem do końca pewien, czy można je nazwać śmierdzielą, ale skoro już zacząłem gadać do tego casta, to będę to robił dalej. No i co? Kanony, w sumie słusznie, skoro ten koleś cały czas robi nic innego jak Forgate'a, to kanony nie są złym rozwiązaniem. Przydałby się jeszcze jakiś warpin, masz dostatecznie dużo minerałów. Pytanie, czy masz cooldown? Masz cooldown. No to warpin jednostek, come on! Go, 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 go! O, to będzie chyba ostatni atak. Spójrzcie na tą ogromną masę jednostek. Zeloty i stalkery. Oh yeah! Warpin, warpin, warpin! Nie wiem jak się ma przed tym wybronić, w sensie... Come on! O mój Boże. O, jest Immortal! Ten robobek, który wybudowałeś w 6 minucie, wreszcie się do czegoś przyda i wszystkie stalkery zostaną zabite i tu już prawie nie ma minerałów. Yeah! Czyste makro, czyste makro. Skończyły się minerały. O, tak jest! To jest sposób, w jaki się przechodzi ze standardowego Forgate'a. Bierze się wszystkie probki i robi ostatni atak. 5 stalkerów, 2 zeloty. Spójrzmy na to w zwolnionym tempie. Schowajmy UI, schowajmy wszystkie możliwe zakładki i spójrzmy na tą walkę. Immortal, 5 stalkerów. 5 stalkerów, od czorta probek, więcej stalkerów, trochę probek, doskonałe micro, dajesz, yeah, go, kill him, co robisz? Immortal pada, nie wydając z siebie ani jednego strzału chyba, może jeden ten. Więcej zelotów, zeloty są świetne na probki, stalkery są takie sobie przeciwko probkom. No i co? To jest niesamowite, w jaki sposób ta gierka mogła trwać 20 chyba minut. No, 20, dokładnie tak. GG! O, dobra, nie wiem, jeśli ktoś dotrwał do końca tego komentarza, niech napisze w komentarzu, że dotrwał do końca komentarza. Mam nadzieję, że nie będziecie mi wszyscy cofać subskrypcji, dislajkować i kciukować w dół za ten wybuch śmiechu na końcu. O, przepraszam was wszystkich. Dobra, to był trudny dzień w pracy. I tak oto kończy się odcinek kolejny. Puściłem, zwietrzyłem śmierdziela chyba. No. On był ani do końca zwietrzony, ani do końca śmierdzielowaty, ale miałem w sobie dużo radości oglądając i komentując ten mecz. Mam nadzieję, że wy chociaż trochę też. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam i... Jak to szło? Kasta następnego do... O, coś w tym stylu. Do następnego kasta.